Kurde. Chorzów Batory i Chorzów Miasto. Czy te dworce się zmienią? Chorzów Batory jest dworcem, w którym najwięcej zatrzymuje się pociągów. Jest na to szansa pod jednym warunkiem. No to wszystko zależy od tego, prawda, jak długo te rozmowy będą trwały. Chorzów zamienił się w jeden wielki kampus. Nauka czy poznawanie osiągnięć naukowych powoduje, że nie stoimy w miejscu. No wszystko było przedstawione, najpierw pokazane, później wytłumaczone, były zadawane pytania. Czas. Mamy ogromną przyjemność, że jesteśmy dzisiaj na tej uroczystej konferencji. Odbył się konkurs języka niemieckiego. To jest około 100 szkół z naszego województwa. Rusza kampania Chorzów bez barier 2013. To już druga seria wydarzeń po ubiegłym roku. W sporcie mecz mistrza z wicemistrzem na remis. Zagraliśmy dzisiaj nawet niezłe spotkanie. Zobaczymy też, jak runął komin w Chorzowie Starym. Jest środa, 13 marca. Rozpoczynamy infoserwis Chorzowianin TV. Wielkie Święto Nauki trwa w najlepsze w kilku miejscach na terenie naszego miasta. Inauguracja odbyła się w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Nauka czy poznawanie osiągnięć naukowych powoduje, że nie stoimy w miejscu, że ciągle chcemy o coś pytać, czymś się interesować. To jest najważniejsze. Słychać jak wrze? Pierwszy raz byłem na tak interesującym wykładzie, w którym nie zanudzano cały czas mówieniem i omawianiem trudnym językiem pewnych właśnie zjawisk czy innych rzeczy, tylko wszystko było przedstawione, najpierw pokazane, później wytłumaczone, były zadawane pytania, co też zachęcało do włączenia się w cały wykład. Z przykrością stwierdzam, że no niestety zaczynają nam nauki przyrodnicze kuleć, dlatego jedyną taką szansą są żeby zachęcić młodzież, czyli pokazać im, że wokół nas jest naprawdę pięknie, można te zjawiska wytłumaczyć. Świat nie składa się z samych czarnych skrzynek, które są nie wiadomo czym w środku. Klimat naukowy można było już poczuć w piątek na ulicy Jagiellońskiej. To tam odbyła się pierwsza impreza w ramach festiwalu, którą przygotowali uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Juliusza Ligonia. Główny cel właśnie nauki w liceum w Ligoniu, żeby przez naukę pokazać uczniom, że można bawić się przy okazji i przez zabawę uczyć się. Ważnym wydarzeniem w ramach festiwalu był panel poświęcony życiu i twórczości Nikola Tesli, który będzie patronem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3. Z tej okazji chorzowską szkołę odwiedził ambasador Serbii w Polsce, Radojko Bogojewicz. Mamy ogromną przyjemność, że jesteśmy dzisiaj na tej uroczystej konferencji. To jest dla nas też bardzo znaczące, bo chodzi o jedną ogromną naukowcę, jednym dużym naukowcą, który jest uznany na całym świecie. Nikola Tesla. W związku z tym, że Nikola Tesla jest Serbem, który się urodził w Chorwacji. Dla nas to jest ogromny zaszczyt, że on jest takim, jak jest i że my jesteśmy dzisiaj tu. Dzisiejsza sesja w ramach 5. Chorzowskiego Festiwalu Nauki miała właśnie za cel przybliżenie sylwetki Tesli. Postać tego człowieka stanowić może wzorzec dla wielu ludzi, choć nie każdy będzie aż tak wynalazczy jak on. Obszerna relacja z całego Festiwalu Nauki za tydzień w infoserwisie Chorzowianin TV. Chorzów Batory i Chorzów Miasto. Te dwa dworce chce przejąć miasto Chorzów. Polskie Koleje Państwowe porządkują swoje nieruchomości, w tym również dworce leżące na terenie naszego miasta. Pan prezydent potwierdził wolę przejęcia dworców w Chorzowie. To jest dwóch dworców, Chorzów Miasto i Chorzów Batory. Dworce są na etapie przygotowywania. Chorzów Miasto wymaga jeszcze uzgodnień ze spółkami polskimi, ze spółkami PKP. Natomiast Chorzów Batory wymaga podziału geodezyjnego i ten podział jest wdrażany. Nie ma wątpliwości, że Chorzów Batory jest dworcem, w którym najwięcej zatrzymuje się pociągów. Są kasy biletowe Kolei Śląskich i w zasadzie to jest dworzec, który pełni rolę dworca takiego głównego, największego w naszym mieście. Na terenie Chorzowa Miasta, na terenie tej stacji bardziej mamy do czynienia z przystankiem. My do przekazania będziemy musieli określić wartość tych nieruchomości, co jest nieodzowne. Natomiast odrębną kwestią jest już ustalenie kosztorysu inwestorskiego, prawda, na wykonanie pewnych prac, bądź też modernizacji, rewitalizacji tych dworców. Ale to już będzie należało do nowego właściciela. Wiemy dobrze, że utrzymanie tych dwóch nieruchomości też jest pewnym wydatkiem. Natomiast mamy świadomość, że dworce te pełnią ważną rolę dla społeczności lokalnej, natomiast ostateczną decyzję my podejmiemy, czy chcemy je nabyć po pełnej analizie
finansowo-technicznej. My tutaj na terenie Śląska sprzedaliśmy jeden budynek na rzecz gminy Radzionków i gmina Radzionków zaplanowała sobie tam zrobienie sali Izby Pamięci Narodowej i z tego co obserwujemy, to jest to realizowane. Owszem, rozmawiamy jeszcze z gminami w kwestii przekazywania dworców, ale to tak jak mówię, głównie jest to cel transportowy. Nie mamy jakby tutaj większej informacji, prawda, jak dalej gminy będą chciały te dworce zagospodarować. Poprosiliśmy o szereg informacji co do rozkładu pomieszczeń, wielkości, kosztów utrzymania, ilości pasażerów, którzy korzystają z tych dworców, stanu technicznego. Jak będziemy posiadali te informacje, wtedy będziemy mogli przeanalizować koszty utrzymania tych nieruchomości i możliwe sposoby ich wykorzystania. No to wszystko zależy od tego, prawda, jak długo te rozmowy będą trwały i na ile PKP również tutaj, bo nie ukrywajmy, że PKP musi również na terenie województwa śląskiego przygotować szereg dworców, więc to będzie zależeć od etapu przygotowania tych dworców, no i później od czasu prowadzenia rozmów z gminami. 11 metrów średnicy u podstawy i 140 metrów wysokości. Taki był komin, który w sobotę wysadzono na terenie byłych chorzowskich Azotów. Żelbetowy gigant stał na terenie karbidowni, która produkowała karbid do 2007 roku. Jego produkcja stała się nieopłacalna i właściciel terenu zdecydował o rozbiórce komina. Względy ekonomiczne poszły za tym, żeby tą karbidownię zatrzymać, produkcję karbidu. Tu, co Państwo widzą, to jest ostatnia piecownia zachodnia, która produkowała karbid, dwa piece i właśnie wszystkie wyziewy, które wychodziły z pieców, to właśnie szły poprzez ten komin do góry. Jest to ileś set otworów wywierconych, gdzie są poumieszczane materiały wybuchowe. Były dwa wybuchy już wcześniejsze, które miały na celu zrobić taki wyłom, żeby w którą stronę ten komin będzie leciał. Inauguracja cyklu Chorzów bez barier 2013 odbyła się 11 marca w małej sali posiedzeń Urzędu Miasta. Dziennikarzom i przedstawicielom organizacji pozarządowych przedstawiono plan działań i nowe inicjatywy. Do nowości tegorocznego wydania, bo to już druga seria wydarzeń po ubiegłym roku, należy przede wszystkim powołanie przez pana prezydenta Andrzeja Kotalę, pani pełnomocnik do spraw seniorów i osób niepełnosprawnych. Poza tym w Chorzowie pojawi się dzięki współpracy z redakcją Chorzowianina stała rubryka poświęcona tematyce seniorów i osób niepełnosprawnych, wszystkich rzeczach ważnych dla tych środowisk. Bardzo atrakcyjnie wygląda również kwiecień w Chorzowskim Centrum Kultury, kwiecień filmowy, gdzie będziemy mogli zobaczyć klasyczne obrazy poświęcone radzeniu sobie, życiu, problematyce osób niepełnosprawnych. 24 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa rywalizowało w trzecim etapie 10. edycji Śląskiego Konkursu Języka Niemieckiego. Konkurs odbył się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3. Obecnie jest to konkurs, w którym w pierwszym etapie uczestniczy zawsze powyżej 500 osób i to jest około 100 szkół z naszego województwa. Obserwujemy, że z roku na rok poziom jest coraz wyższy i bardzo często laury zdobywają uczniowie, którzy częściowo mieszkali nawet w Niemczech, czyli nie wiem, spędzili tam swoje najmłodsze lata, 5-10 lat i wracali do Polski mając lat 10, 11, 12. Niemiecki był w moim życiu praktycznie od zawsze. Miłość do języka zaszczepił we mnie dziadek, który zawsze chłonął. Był dla mnie wzorem, ponieważ dla niego język był ważny i zawsze ten język pojawiał się w rodzinie przy każdej okazji. Ruch Chorzów zremisował ze Śląskiem Wrocław 1-1, choć wynik rozstrzygnął się dopiero w ostatnich minutach meczu. Zagraliśmy dzisiaj nawet niezłe spotkanie. Podjęliśmy walkę, dążyliśmy do jak najlepszego rezultatu. Mieliśmy sporo sytuacji i ta bramka mogła wpaść trochę wcześniej. Prowadziliśmy na zero, chociaż ruch był dzisiaj dosyć groźny rzeczywiście i stworzył sobie
sporo sytuacji, więc nie było aż tak łatwo. No ale tak jak mówię, no jest jeszcze dużo meczów, musimy zdobywać jak najwięcej tych punktów. Lepiej już remis niż przegrać się na pewno, cieszymy się z punktu, choć jak mówiłem już wcześniej, chyba zasłużyliśmy na 3 punkty w tym meczu.